저는 그 한국에서 제가 영화를 만들어서 극장에서 이렇게 뭐그 흥행을 한 적이 거의 없기 때문에 이렇게 뭐 돈을 이렇게 많이 누가 대주거나 그런 환경은 아닙니다. 저는 돈이 없어도 영화를 찍을 수 있는 그런 어떤 그 마인드를 제가 가지고 있고, 저는 영화에서 가장 중요한 건 이야기라고 생각합니다. Nigdy nie miałem takiego hitu kasowego, więc dla mnie nieważne jakieś warunki, na przykład ekonomiczne, to nic nie znaczy. Natomiast dla mnie jest ważne, żeby powiedzieć jakąś historię. 예, 저는 그냥 그 제가 제 눈에만 보이는 어떤 그런 것이 있다고 생각합니다. Myślę, że jest coś, to, które mogę tylko ja zobaczyć. 저한테 영화를 배우겠다는 사람들이 많이 오지만 사실 제가 가르쳐 줄 것은 없고 제 머리를 그다 옮겨줘야 되는데 그것은 불가능하다고 생각합니다. Bardzo dużo ludzi, wielu osób chodzi do mnie, żeby, no, z prośbą, żeby zostać uczniem. Niestety nie wiem, jak to wszystko nauczyć, przekazać. Dla mnie przekazanie tych różnych moich pomysłów to trans mózgu. Bardzo proszę, tam z tyłu mamy pytanie. Dobry wieczór, Beata Woźniak. Powiedział Pan coś bardzo frapującego dla mnie a propos melancholii Larsa von Triera, że myśli Pan podobnie jak reżyser von Trier. Co konkretnie ma Pan na myśli? Czy chodzi Panu o te środki wyrazu, których użył von Trier? Zrobiłby Pan tak, ten film tak samo, mówiący o jakimś wewnętrznym końcu świata? Dziękuję. 뭐 라스 폰 티리에는 그렇게 생각하지 않을 수도 있다고 생각합니다. Myślę, że właśnie Lars von Trier może się nie zgodzić ze mną, że jestem podobna do niego.쟤는 왜내 뒤를 졸졸 따라오지? 이럴 수도 있다고 생각합니다. może tak myśli, że dlaczego on cały czas za mną chodzi? 그한 예로 그 제가 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄을 찍을 때 라스 폰 트리에가 도구빌이라는 걸 찍었습니다. 서로 도구빌을 찍고 봄, 여름을 찍는 걸 서로 몰랐을 것입니다. Jak ja kręciłem ten wiosna, lato, jesień, zima i wiosna, w tym samym czasie Lars von Trier kręcił własny swój film Dogville i ja nie wiedziałem, że u niego taki film powstaje. Na pewno on też nie wiedział, że ja kręcę taki film. 그두 영화는 영화의 어떤 표현 방법에서 유사한 것들이 실제 있습니다. Myślę, że te dwa filmy mogą być bardzo podobne, jeżeli chodzi o sposób pokazywania historii. 그때 저는 동양에서 그 영화를 찍고 있었고, 라스 폰 트리에는 서양에서 이제 그 영화를 찍고 있어서 서로에 대한 정보가 없었기 때문에 저는 그때 나중에 서로의 영화를 보고 아마 조금 서로 충격을 받은 것 같습니다. Kręciłem ten film w wschodzie, on kręcił w zachodzie, a później ja byłem w szoku, jak zobaczyłem jego film. Może on też, jak oglądał, jeżeli oglądał mój film, też był bardzo zdziwiony, tak myślę.또 하나는 결과적으로 그 라스 폰 트리에게 백치들이라는 영화를 보고 제가 한번 또, 또 이렇게 놀랐던 적이 있고 어쨌든 그 의미적으로 저는 비슷하다고 생각합니다. Jak obejrzałem też idiotów, też byłem bardzo zdziwiony, czułem, że podobieństwo. 어쨌든 라스 폰 트리에가, 이건 제 생각일 뿐이라고 생각합니다. Tylko to jest moja opinia, że jesteśmy podobni. Tak, bardzo proszę, dobrze. Ja mam pytanie odnośnie filmu Realna Fikcja. Jeżeli mam dobre dane, film ten został nakręcony w jakieś 200 minut. Jest to swoisty rekord, można powiedzieć. I chodzi mi o etap przygotowań do realizacji tego filmu. I dlaczego, czy te 200 minut wyniknęły tak po prostu, czy to było zamierzone, czy jakieś inne.
아니 아니 100분. 100분인 아니 180, 90분인데 200분 동안 촬영을 한 거죠. 그렇게 길게 나오게 된 찍고 그렇게 되신 거예요? 그 정도 분량을 찍었다시피. 실제 상황이란 영화는 실제로 그 카메라 12대를 가지고 3시간 20분의 모든 촬영을 끝낸 영화입니다. 일단 film을 그린치웜 w w 전구 최고진의 20 minut mając 12 kamer. 그런데 그 리얼타임으로 처음에 하려고 했는데 예정보다 더 시간이 늘어났고 영화의 편집본은 제가 알기로는 90분 정도인 걸로 알고 있습니다. Chciałem na początku jako real time, ale w końcu powstało po montażu 90 minut. 어쨌든 그 실제 상황이라는 영화는 제가 가지고 있는 제 영화의 어떤 파노라마 같은 그런 이야기라고 생각합니다. Właśnie ten film jest dla mnie jako panorama. 뭐라고 proszę. Na początku w swoim wyznaniu wiary skrytykował pan dziewczyny, że sprzedają to, co mają, tak? Czyli ładne swoje ciało. Później pan powiedział, że te osoby, które działają w wirze wolnego rynku, to żyją prawdziwym życiem. To jest jakby zaprzeczenie swojego, bo tak naprawdę to my wszyscy sprzedajemy i kupujemy każdego dnia. Przed południem sprzedajemy swoje produkty w pracy, reżyserzy też, a po południu chodzimy do sklepów i kupujemy. Ja tylko przepraszam, może sprostuję jedną rzecz. Pan nie powiedział, że to są dziewczyny sprzedające ciała, tylko właśnie, że tak się ich traktuje, ale on uważa zupełnie inaczej. Nie, nie, powiedział dokładnie, tak? Nie. Aha, no dobrze. Powiedział odwrotnie. Dobrze, i druga sprawa to dotyczy właśnie tego pierwszego pytania o wojnie koreańskiej. Koreańczycy nie chcą się zjednoczyć, bo po śmierci Kim Il-sena, to znaczy ojca tego obecnego prezydenta Korei Północnej, była okazja dokonania zjednoczenia, ale po doświadczeniach niemieckich wiadomo, że musiałoby być duże obniżenie poziomu życia Korei Południowej, bo tam jest proporcja prawie 1:1. Ja brałem kiedyś udział w takiej Tylko przepraszam bardzo, bardzo, poprosimy o pytanie, dobrze? To jest pytanie, że pytanie te konsekwencje wynikają z pomysłu, że rząd Południowej Korei nie chce zjednoczenia, bo to się na razie nie opłaca.이번에 깐 영화제에서 라스폰테리의 어떤 발언 때문에 굉장히 큰 문제가 있었습니다. W Cannes też była jakaś sensacja przez ten tekst Raspontera. 저 역시도 거기에 대해서 뭔가 잘못 말하면 저 역시도 아마 그렇게 되지 않을까 걱정입니다. Więc jeżeli coś złego powiem, że taka sama sytuacja się powtarza ze mną, więc 그러나 저는 그럼에도 저는 정말 평화로운 통일을 원합니다. Ale bardzo pragnę, żebyśmy znowu być razem z Koreą Północną w pokoju. 아마 그러기 위해서는 남한과 북한의 정치인들이 가장 먼저 생각이 바뀌는 것이 가장 중요할 거라고 생각합니다. Najpierw wszyscy politycy, którzy są w Korei Południowej Północnej, oni muszą inaczej myśleć. 그리고 머지않아 제가 볼 땐 통일이 될 것 같습니다. Myślę, że na pewno będzie zjednoczenie. 모두가 기도해 주십시오. Proszę modlić za nas. Proszę Państwa, w takim razie myślę, że nadszedł ten czas. Możemy poprosić o mały fragment muzyczny. Możemy? Jeśli mamy jakieś problemy.
Dziękujemy bardzo. To oczywiście wszyscy z Państwa, którzy widzieli nowy film Kim Ki-duka, wiedzą doskonale, dlaczego ten fragment muzyczny. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Oczywiście znamy pokrótce okoliczności powstania tego filmu i za chwilę będziemy o nich rozmawiać. Ale co było pierwsze? Czy pierwsza była właśnie ta pieśń bardzo ważna dla Koreańczyków? Czy jednak najpierw był pomysł na film i ta sytuacja, w której się pan znalazł nagle w samotni?저 같은 경우는 꼭 그 후자 같습니다. 두 번째 그 의미가 더 큰 것 같습니다. 음악이 있어서가 아니라 제 삶이 그 음악을 필요로 했던 것 같습니다. Moje życie po prostu potrzebowało tej piosenki. 어쨌든 그 아까 여기에서 질문하신 분한테 제가 답변을 못 드려서 계속 죄송한 마음이 있는데 가셔가지고 이렇게 어쨌든 그렇습니다. Nie mogę jakoś dłużej mówić, ponieważ nie mogłem tak ładnie odpowiadać na to pytanie. Niestety nie ma tego pana. 정말 정말 중요한 질문인데 제가 그 답을 할 수 없다는 게 참 슬프다고 생각합니다. Bardzo mi smutno, że nie mogłem tak ładnie odpowiadać na te bardzo ważne pytanie. 어쨌든 그 아리랑이라는 그 많은 한국 사람들은 그 아리랑이란 노래를 굉장한 의미를 가지고 있습니다. Wracając do Arirang, to pieśń jest bardzo ważna dla wszystkich Koreańczyków. 저에게도 마찬가지로 아리랑이란 노래는 굉장히 그 중요한 의미를 가지고 있는 것 같습니다. Pieśń też jest bardzo istotna też dla mnie. 영화에서 아리랑에 대해서 제가 이제 두 가지로 설명을 하는데 첫 번째가 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다라는 어떤 인생의 질곡을 말하는 것이고 두 번째는 자아 이치리자라는 어떤 한자를 써서 내 자신을 나를 이해해 가는 과정이다 이렇게 말한 것처럼 아마 그런 의미를 가지고 있는 것 같습니다. 제 영화 아리랑도. 아리랑 ma jakieś dwa znaczenia, tak jak mówię w filmie. Pierwszy jako ten przełęcz, gdzie wchodzę i różne takie przełęcz. Natomiast drugie znaczenie jest ja i jakoś proces poznania siebie też. No właśnie, kiedy pamiętam, oglądałem ten film razem z publicznością w Cannes po raz pierwszy, wszyscy zastanawiali się, czy to rzeczywiście jest dokument. Ile w tym filmie jest prawdy dokumentalnej, a ile jest jednak kreacji czy pewnych fabularnych zabiegów, które są tam dość widoczne. Jakby pan na takie pytanie odpowiedział?